Ratownicy odnaleźli ciała 5 spośród 7 zaginionych górników, którzy zostali uwięzieni w wyniku tragicznej katastrofy w kopalni Pniówek w kwietniu minionego roku. Informacje te podała Jastrzębska Spółka Węglowa. 20 kwietnia ubiegłego roku kwadrans po północy doszło do wybuchu metanu w kopalni Pniówek. 39 z 42 pracowników udało się wycofać, jednak wybuchy w kolejnych dniach uwięziły pod ziemią 7 pracowników i 5 ratowników. Akcja ratownicza była prowadzona w ekstremalnie trudnych warunkach z uwagi na wysoką temperaturę i wilgotność pod ziemią. Została przerwana 2 maja. Dziś, po wielu miesiącach przerwy, udało się odnaleźć ciała 5 z 7 zaginionych osób. Odnalezienie ciał było wynikiem długotrwałej i trudnej akcji ratunkowej. Transport odnalezionych górników na powierzchnię zajął około doby. Według nieoficjalnych informacji osoby, których ciała odnaleziono, należały do grupy ratowników, którzy podjęli się akcji pomocy poszkodowanym górnikom po pierwszym wybuchu metanu. Próba wejścia do ściany wydobywczej N6, gdzie znajdują się pozostali dwaj zaginieni, okazała się niemożliwa z powodu niebezpiecznych warunków. Aby dotrzeć do zaginionych, konieczne będzie wydrążenie dodatkowej przecinki z pochylni N9 do ściany N6, co potrwa około miesiąca.